Czuję, jakby ktoś wywracał mnie na drugą stronę, kroił na kawałki. W życiu nie doświadczyłam takiego bólu, jakby uwiązł mi pod skórą i rozpaczliwie pchał się na zewnątrz. Wszystko będzie dobrze, mówi Max i łapie mnie za rękę, jakby chciał się siłować. Skąd się tu wziął i dlaczego kłamie? Ma twarz białą jak papier i chociaż dzieli nas parę centymetrów, ledwo go widzę. W niewielkiej salce porodowej tłoczą się lekarze i pielęgniarki. Podłączają mikroplówkę, owijają pasem brzuch i podłączają do monitora. To dopiero 28 tydzień, wykrztuszam. Wiemy, kochanie, mówi pielęgniarka i zwraca się do pozostałych. Nic nie widzę. Spróbuj jeszcze raz. Chwytam ją za rękaw. Czy jest za mała? Zoe, odpowiada pielęgniarka, robimy co w naszej mocy. Obraca jakieś pokrętło i poprawia pas na moim brzuchu. Nie wyczuwam tętna. Co? Próbuję usiąść. Max kładzie mnie z powrotem. Jak to? Przynieście ultrasonograf, rozkazuje dr Gelman i personel spełnia polecenie. Smarują mi brzuch zimnym żelem i łapie mnie kolejny skurcz. Lekarka nie odrywa oczu od monitora. Widzę główkę, mówi. I serce? Wytężam wzrok, ale przed oczami mam tylko szare i czarne plamy. Gdzie? Uspokój się na chwilę, Zoe, prosi dr Gelman. Przygryzam warkę, słyszę, jak krew tętni mi w uszach. Minie minuta, potem następna. W sali słychać tylko jednostajny szum maszyn. A potem dr Gelman mówi coś, co jest z góry wiadome. Nie widzę tętna, Zoe. Patrzy mi w oczy. Obawiam się, że twoje dziecko nie żyje. Ciszę. Rozrywa dźwięk, od którego puszczam rękę Maxa i zasłaniam uszy. Jest niczym huk pistoletu, zgrzyt paznokci od tablicy, chrzęst łamanych obietnic. Nigdy nie słyszałam takiej nuty, takiego akordu czystej rozpaczy. I dopiero po chwili zaczynam rozumieć, że pochodzi ode mnie. Jodi Picoult, Tam gdzie ty? Czytała Sonia Bohosiewicz.